Witam serdecznie, to jest kolejna kariera i ten materiał poświęcony będzie reprezentacji Polski w FIFA 21. Jeśli zatem ciekawi Cię, jak wygląda jej skład, oceny i twarze piłkarzy oraz czy zyskała, czy też straciła w stosunku do FIFA 20, zapraszam na ten materiał oraz do dyskusji w komentarzach, bo chętnie poznam Twoją opinię. Przy okazji zostaw łapkę w górę i nie zapomnij o subskrypcji kanału. Najlepiej razem z powiadomieniami, bo już wkrótce odcinek, w którym porównam naszą kadrę z FIFA 21 i PES 2021 Season Update. Pierwsza rzecz, która natychmiast rzuciła się w oczy graczom, to brak lewego? Jak to? Ano tak to. Nasz największy kozak i piłkarz roku UEFA nie znalazł się w składzie Polski w momencie wydania gry. Widzicie, EA zadbało o to, by skład był możliwie jak najbardziej aktualny, więc skopiował go z pierwszych meczów Ligi Narodów. A że lewy nie został powołany na te spotkania, no to nie ma go w składzie. Z jednej strony fajnie, że skład Polaków jest bardzo aktualny, z drugiej jest to trochę męczące, że lewego trzeba ręcznie dodawać, edytując w opcjach powołania do drużyn narodowych. Zapewne skład będzie na bieżąco aktualizowany i wkrótce ten problem zniknie, jednak mimo wszystko wydaje się, że EA mogło dodać lewego, no bo jednak jego obecność w tym składzie jest czymś oczywistym. Co do Lewandowskiego, to jego ocena wynosi 91 i nie zmieniła się względem poprzedniej FIFA. Ogólnie zmiany w overall Polaków są raczej kosmetyczne. Większość graczy została na tym samym poziomie lub została skorygowana o jeden punkt w górę lub w dół. Na przykład Krychowiak miał 79, a teraz po dobrym sezonie w Rosji ma 80. Najbardziej odczujemy spadek overalla Kamila Glika, który z 78 w 20 spadł na 75. Czy waszym zdaniem Glikson rzeczywiście jest już na równi pochyłej swojej kariery i faktycznie jest praktycznie na tym samym poziomie co Kuba Błaszczykowski? A może to Kuba jest zbyt wysoko oceniany? Dajcie znać w komentarzach. Co ciekawe, punkty overall stracili również Jan Bednarek, Piotr Zieliński i Arkadiusz Milik, który jest słabszy aż o 2 punkty. W ogólnym rozrachunku, nawet gdy dodać lewego do składu, nasza kadra jest minimalnie gorzej oceniona niż rok temu, co widoczne jest zwłaszcza w formacji obronnej. Grając z nią w karierze, warto rozważyć opcję powrotu do kadry Łukasza Piszczka, bowiem nadal trzyma się on na poziomie 80 overall i jest to top 7 najlepszych polskich piłkarzy w całej grze. Przy okazji, może to też być ciekawy wątek, który ubarwni waszą karierę menadżera. Polska jest sklasyfikowana na 20 miejscu wśród męskich reprezentacji pod względem ogólnej średniej oceny. Rok temu była 17, ale to oczywiście ten brak lewego w składzie domyślnym. Jeśli dodamy Roberta, ocena naszego ataku skacze o kilka punktów, a my z kolei przeskakujemy Rosję, Norwegię i Czechy, lądując tym samym na 17 miejscu, tym samym co w FIFA 20. Ten wynik będzie jeszcze wyższy, gdy podkręcimy procesor naszej kadry, dodając wspomnianego Piszczka lub mającego 74 Błaszczykowskiego, na przykład za Szymańskiego, który ma 69. No ale to już jest takie trochę sztuczne powiększanie biustu, bo pewnie gdyby zoptymalizować składy innych kadr, to też mogłyby mieć wyższy overall. Biało-czerwoni w FIFA 21 mają najnowsze stroje, których premiera miała miejsce w wakacje. I to się bardzo chwali, bo w tej kwestii Konami niezbyt się popisało w swoim Season Update, ale o tym, jak wspomniałem, zrobię osobny odcinek. Ogólnie wzór naszych strojów jest bardzo ładnie oddany z bramkarzami włącznie, a jedyne, do czego bym się przyczepił, to czcionka, z jaką pisane są nazwiska i numery naszych zawodników. Ta oryginalna jest grubsza i... no po prostu jest to inny font. Ale to detal i wspominam o tym z czystej rzetelności, bo tak naprawdę nie przeszkadza mi to jakoś bardzo. Niestety tradycyjnie musimy się liczyć z tym, że tylko nasi topowi piłkarze mają game face. Mają je Szczęsny, Lewandowski, Glik, Bednarek, Grosicki, Fabiański, Piątek i Milik. Reszta jest po prostu mniej lub bardziej podobna do siebie w oparciu o basicowe twarze. Nie do końca rozumiem tutaj klucz, bo są gracze, którzy mimo braku gameface wyglądają dość podobnie do rzeczywistości, a są tacy, gdzie różnica jest tak duża, że dowolna losowa twarz byłaby bardziej podobna. Na przykład ten zawodnik. Kto to jest waszym zdaniem? Bo okazuje się, że to jest Jacek Góralski, na co ja nie wpadłbym nawet za milion lat. I w tym miejscu zapraszam was na konkurs Rozpoznaj swojego reprezentanta. Przez kilka sekund będę wam pokazywał zawodników, którzy nie mają game face w naszej reprezentacji, a wy spróbujecie odgadnąć, kto jest kim. W komentarzu dasz mi znać, jak ci poszło. No to jedziemy. No i jak tam? Ilu udało się zgadnąć?
Bo jak dla mnie, no to w miarę podobnie jest Bereszyński, Szymański, choć to głównie widać po uszach, Krychowiak bardzo spoko, choć przy jego obecnym wyglądzie broda i samuraj znacznie ułatwiają robotę, Klich zero podobieństwa i w życiu bym nie odgadł. Zieliński wygląda jak totalny random, Jędrzejczyk wyszedł nie najgorzej, Rybus zupełnie niepodobny, Linetti w miarę, ale zdecydowanie w konkursie na najbardziej randomowy ryjec 21 wygrywa oczywiście Jacek Góralski, który bardziej przypomina Parisa Platynowa z włosami niż siebie samego z boiska. A jak wypadają ci, którzy mają game face? Raczej bez problemu rozpoznamy, kto jest kto, ale już jak zacząć porównywać to ze zdjęciami, no to w sumie ocencie sobie sami na przykład Wojtka Szczęsnego. Jak dla mnie te twarze są trochę kreskówkowe i karykaturalne i można by powiedzieć, a daj spokój retro, ten frostbite to syf i wszystkie twarze w grze są takie sobie udane i na przykład taki mamy. Ale to też nie jest tak, że na tym silniku się nie da zrobić dobrych twarzy i niektóre w tej grze są naprawdę udane, na przykład Iszak z Lecha Poznań. Wracając do naszych reprezentantów, no Szczęsny to dla mnie jakieś 7 na 10, Glik powiedzmy 8 na 10, Bednarek twarz ma bardzo podobną, ale fryzura jest zupełnie nieaktualna w stosunku do tego, co ma w tym sezonie na głowie. Krzysztof Piątek jest bardzo podobny, takie mocne 9 na 10 i to samo chyba Kamil Grosicki, choć wydaje się taki jakiś gładki, jakby o 5 lat młodszy niż w rzeczywistości. Za to niepokoi mnie trochę Fabiański, bo te oczy to jakieś takie, jakby był co najmniej od pół roku uzależniony od heroiny. I ogólnie, no pewnie wiadomo, że to on, ale to jest taka trochę podobizna jak ten słynny pomnik Ronaldo. Arkadiusz Milik, no to takie solidne 2 na 10. I na koniec zostaje nam ten najważniejszy, Robert Lewandowski. Zobaczmy. Lewandowski to jest absolutna topka świata na dzień dzisiejszy i ja rozumiem, że nikt nie będzie siedział nad godzin rzeźbiąc Milika, no ale przy lewym to jednak chyba trzeba się trochę postarać. A tutaj, spójrzcie, zbyt szeroka szczęka, za bardzo zbliżone oczy i ta dolna warga jak po lekkim botoksie. No i to by było na tyle, jeśli podobał Ci się ten materiał, to daj łapkę w górę. Wkrótce planuję również zrobić porównanie naszych kadr z Pro Evolution Soccer 2021 Season Update i FIFA 21, by ocenić, która jest lepsza, więc nie zapomnij o subie i dzwonku, jeśli nie chcesz tego przegapić. Tymczasem zapraszam na inne moje filmy oraz Discord, do którego linka znajdziesz w opisie. Ja jestem Retro, ten kanał nazywa się Kolejna Kariera. Do usłyszenia.